łowca mebli stylowych i jego pasje. Kto jest starszy? Moja mama czy przedwojenny banknot 100 zł? Dzień dobry. Dzień dobry. To jest moja mama, Helenka. I chciałem Państwu zadać pytanie. Kto jest starszy? Bo mamy banknot. Pokaż, mamo, ten banknot. Gdzie? O tak. Obróć go z drugą stroną teraz. Właśnie. Mamy taki banknot. I sobie pooglądaj. Ten banknot, proszę Państwa, jest młodszy od mojej mamy o 5 dni. Dokładnie. Emisja 9 listopada 1934 roku. Wprowadzony do obiegu w 1937 roku. Zadam pytanie mojej mamy, bo wtedy byłaś dzieckiem i pewnie nie pamiętasz takich banknotów. Absolutnie nie. Wycofano je z obiegu już w 1940 roku, podczas wojny, kiedy ty miałaś 6 lat, także absolutnie nie pamiętasz. To jest normalne, byłaś małym dzieckiem. Pooglądaj sobie, popatrz sobie na ten banknot. Pooglądaj sobie, bo w sumie tego widzisz tak jakby pierwszy raz, prawda? No tak. Takie banknoty były, a tym bardziej go nie pamiętasz, bo wtedy, w tamtych latach, to średnia pensja dla mężczyzn to było właśnie 102 zł, dla kobiet o połowę mniejsze. Powiedz mi, dziadek, bo ty się urodziłaś jako druga z dzieci. Tak. Starsza jest ciocia Jasia, co ma 90 ile lat? Teraz skończyła w październiku. 90 lat. Tak. No, a po tobie było jeszcze was było pięcioro. Dziadek przed wojną w tym czasie to pracował gdzie? A czy ja wiem? Nie wiem. Nie pamiętasz? No, nie wiem. Wiem, że później to pracował w kopalni tam w Sumporkowie, ale... Ale przed wojną czy po wojnie? Przed wojną. Nie wiem. Nie wiesz. No w każdym bądź razie, tak jak sprawdziłem, no to średnie zarobki były 102 zł dla mężczyzn, ale na przykład pracownik rolny to miał 30 parę złotych miesięcznie. Także trzymasz teraz w ręce, wtedy to było jedna pensja taka. No dobra, to sobie pooglądaj. To dziękuję bardzo. Dziękuję. Dla mnie to najpiękniejszy banknot polski. Bardzo malarski, bo projektował go Józef Mehofer. Urodzony w Ropczycach w 1869 roku, zmarły w Wadowicach w 1946 roku. Jeden z czołowych przedstawicieli Młodej Polski, twórczość Mehofera kształtowała się pod wpływem wiedeńskiej secesji i średniowiecznego francuskiego malarstwa witrażowego. Cechami stylu Mehofera są dekoracyjność linii i koloru, soczysta gama barwna, zamiłowanie do złoceń i ornamentów oraz wprowadzanie motywów ludowych, alegorycznych i symbolicznych. W twórczości Mehofera główne miejsce zajmują witraże i polichromie ścienne, należące do najwspanialszych osiągnięć sztuki dekoracyjnej w Polsce. 13 witraży w katedrze we Fryburgu Szwajcarskim 1895-1936, witraże katedry wawelskiej 1902-1925,
Polichromia skarbca na Wawelu 1901. Malował obrazy symboliczne. Dziwny ogród 1903. Wnętrza, majowe słońce 1911. Liczne portrety i wizerunki żony, autoportrety, śpiewaczka 1895 rok. Mechhofer projektował meble, dekoracje teatralne, wnętrza i uprawiał grafikę użytkową. Opis mojego banknotu. Emisja 9 listopada 1934. Dokładnie moja mama miała wtedy 5 dni życia. Dwie odmiany serii. Seria z napisem ser. Litera litera kropka. Mój jest ser. Litera kropka. Litera kropka, czyli z kropką po pierwszej literze. Numer zawiera 7 cyfr. Awers. Z prawej strony w medalionie portret księcia Józefa Poniatowskiego. Był on wodzem naczelnym wojsk polskich księstwa warszawskiego. Druk w kolorze brązowym, wklęsło druk. Poddruk typograficzny szaro-zielony i złoto-żółty. Rewers. W centrum dąb będący symbolem siły i długowieczności. Z prawej strony mityczna rzymska bogini Fortuna, odpowiadająca za ludzki los. Z lewej strony mityczny grecki bóg Hermes, patron podróżnych, złodziei, posłaniec bogów. Druk typograficzny, drzeworyt brązowy, szaro-zielony, stalowo-szary i żółty. Znak wodny wielotonowy. W niezadrukowanym polu wizerunek głowy królowej Jadwigi Andegaweńskiej, poniżej którego widnieje napis 100 zł. Wymiary 175 mm. na 98 mm. Wprowadzony do obiegu 1 października 1937 roku. Wycofany z obiegu 31 stycznia 1940 roku. Ostatecznie wycofany 20 kwietnia 1940 roku. Projektant Józef Mechhofer. Ryt płyt. Awersu Włodzimierz Wacek, rewersu Eugène Casper. Podpisy. Prezes banku Władysław Wróblewski, naczelny dyrektor Leon Barański, skarbnik Stanisław Orczykowski. Druk Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna Warszawa. Klauzula. Bilety Banku Polskiego są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Podczas okupacji, zanim zaczął emisję pieniędzy powołany przez Niemców Polski Bank Emisyjny, banknoty polskie będące w obiegu podstemplowano niemieckim napisem. Napis ten był prymitywny i dochodziło do wielu fałszerstw tego stempla. Jako że Mechhofer zmarł po wojnie, musiał niestety widzieć banknot projektowany przez siebie z niemieckim nadrukiem. Thank you.
się nie podobało, nie dawaj łapki w górę. Nie subskrybuj. A tym bardziej nie zaznaczaj dzwoneczka.